Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX, oczywiście na peczeta. I co, zaczynamy w menu? Nie rozpoczynamy kolejnej historii, ale chciałem wam coś pokazać. W pierwszym odcinku zrobiliśmy 50%, więc dzisiaj mam nadzieję, że zrobimy kolejną 50%, przez co będziemy mogli mieć 100% historii Tailsa. Dobra, tego nie pokazuję, bo nie ma czasu kompletnie. W Sonic Adventure 2 specjalnie wam dam filmy, gdzie będą pokazane te przerywniki między misjami. Ale tak, co my ostatnio robiliśmy? Czy jest tu Knuckles? Tak, jest tu Knuckles, czyli teraz do tutaj, do Sky Chase. Sonic, wait here for a second. No i dobra, Sky Chase jest akt pierwszy znowu. Nie będę tego wycinał, chociaż miałem taki pomysł przez chwilę, ale... Nie, stwierdzę, że sobie daruję. Mam przecież wam pokazać całą grę. Z tego sobie chyba mi nie... Działają te... lasery, czy co, Bóg wie co to są, rakiety chyba. Anything? Ej, nie działa. LOL! To się zgliczowało. Ale tak, dzisiaj możliwe, że będziemy kończyć historię Tailsa. Jeżeli będę ją kończył, to znaczy, że będę miał coś jeszcze do tłumaczenia, czego nie było w historii Sonica. Jeżeli nie, to fajnie. Aha, i ogólnie zapomniałem powiedzieć, że w akcie drugim Sky Chase, albo tutaj, prawdopodobnie miał być boss. Jaki to miałby być boss? To miał być smok, który miał nas ścigać. Nie pamiętam już właśnie, czy to mówiłem, czy nie, ale to miał być smok, który miał nas ścigać. W plikach gry istnieje ten smok i da się go przywrócić hakowaniem. Działa, są jego wszystkie animacje, tekstury i w ogóle, ale mechanika jego została usunięta. Prawdopodobnie dlatego, żeby ludzie nie odkryli, jak ten boss miał działać i jakiś nowy mechanik gry nie odkryć. Nie wiem. Ale... No, cały ten boss jest właściwie w grze, może nie w 100% kompletny, ale w większości jest. Więc jest bardzo fajnie, chyba. No jakaś to zawsze jest odskocznia, że... W ogóle to Sonic Adventure DX strasznie jest taką grą, która na serio ma sporo rzeczy... Nie wiem, usuniętych, nieużywanych i tak dalej. Co jest bardzo fajne. Bo przynajmniej zawsze się czegoś nowego dowiadujemy. Nie wiem, czy też wspominałem, ale no na przykład tego się dowiadujemy. A co, mi się chyba jakiś przycisk zablokował chyba. Na przykład taka jest ciekawostka, że na przykład tekstury z wersji GameCube'owej mają większy... Mają większą rozdzielczość niż te z PC-ta. Dlatego używam haka, który podmienia mi tekstury z PC-ta na GameCube, żeby to ładnie wyglądało. No i my... No i spadamy znowu. No i spadamy.
that dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Sonic! Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. If I'm gonna get that egg carrier, I need to finish my prototype. It needs a Chaos Emerald to work. Looks like I'd better find one fast. Dobra. To, co przed chwilą widzieliście, taka scenka, nie ta z Tailsem mówiącym do siebie, tylko ta wcześniejsza, to były właśnie... Świetnie, dubstep. To była właśnie kasynka, która pokazywała wam, jak Tails i Sonic się poznali. Czyli taka scenka działa się przed Sonikiem dwójką, a po Soniku CD. I tutaj taka moja uwaga, jest to sportowane z wersji Dreamcastowej, więc dla... I ogólnie Dreamcast nie miał zbyt dużo miejsca na wgrywanie dysku czy coś w tym stylu, więc Sega musiała się wykazać tym, co mają, nie mogli dodać nowego modelu żadnego Sonika typu klasyczny Sonic i klasyczny Tails, nie mogli dodać nowej mapy. I to dlatego nie ma castingi tak, jakby to naprawdę się działo wtedy, a nie po prostu teraz. Więc dlatego nie ma tutaj tak dokładnie tego przedstawionego, tylko tak jak to miało wyglądać, tylko bez modeli postaci i mapy nowej. Ale dobra, mamy ukończyć nasz prototyp, więc chodźmy do naszego workshopu. I my... Aha, nie mamy iść do workshopu. Chyba wiem, gdzie mamy iść. Mam dziwne przeczucie. Mam dwie opcje, gdzie mogę iść. Może tak powiem. Mam dwie opcje, gdzie mogę iść. Najpierw pójdę do tej pierwszej, później do drugiej. No dobra, trzy, ale trzeciej nie zakładam, że to jest tak. Smyk. Czy to jest tu? O, tego akurat nigdy nie miałem. To jest chyba jakiś nieużywany odgłos Tailsa. Tak, o, jakaś tutaj chatka jest. Znaczy wiem, co to jest za chatka, ale ja wam nie będę spoilerował. Wędki. To jakiś wędkarz może mieszka. Coś w tym stylu, tylko... O. Emblemat, z którym mam zawsze problem do znalezienia. Znalazłem go przypadkowo. Dobra, czy to jest tu, gdzie myślę? Obok. Wow! There's a Chaos Emerald! Hey! Wait up! Stop! Świetnie. Żaba nam zarąbała szmaragd. Ale tak, musimy tutaj wejść. I tu jest ekskluzywny poziom dla Tailsa, w ogóle ten efekt. Ekskluzywny poziom dla Tailsa, tylko on tu może wejść, a to jest Sand Hill. Muzyka, którą będziecie słyszeć tylko u Tailsa. I ogólnie, też taka mała ciekawostka, że przez hakowanie gry, znaczy typu coś w stylu Moon Jump i tak dalej, można się tu dostać z Sonikiem. I poziom jest pełni funkcjonalny z Sonikiem, bo oni mają praktycznie tą samą fizykę i... Dodatkowo obydwoje obsługują działanie na desce surfingowej. Jeżeli jednak wejdziecie tutaj innymi postaciami, na przykład przez hacking, to niestety, ale najprawdopodobniej albo wam się gra skraszuje, albo... nie, właśnie. Dobra. Staram się tutaj jak największe combo zdobyć. Tylko dlatego, żeby się popisać. Yes! Wow. Oops. I thought I was in the desert.
I wonder where I am. Uznajecie to? To jest wioska kolczatek. Jak widzicie, tutaj są kolczatki, bardzo podobne do nakresa, tylko że różowe. Pogadasz ze mną? Nie. Ale ja. Możecie też kojarzyć te kolczatki z Sonica X, tylko że tam akurat były one czerwone. To jak nakres. A jeszcze taka ma ciekawostka, że a propos już Sonica X, to ta sama cutscenka, którą przed chwilą widzieliście u Tailsa, mogło ją też. Można ją też było widzieć w jednym z odcinków Sonica X, więc polecam tam też zobaczyć. Tam jest to bardziej przedstawione i ogólnie widać tam też, dlaczego Tails się błąkał. Ale dobra, tu mamy kolejny upgrade dla Tailsa, a to jest. You found the rhythm badge. To do continuous tail attacks, hold the action button down. Tak, czyli odznaka, która nam może dać nieskończone atakowanie, przez co możemy robić breakdance. Albo tail dance. No, możemy takie fajne triki robić, w ogóle strasznie lubię tym się bawić. I ogólnie w tym hub worldzie, którym teraz jesteśmy, możemy być tylko jeden, jedyny raz. Czyli tylko teraz, a coś mi się zablokowało. Hello. Hello. Dobra, może wejdźmy do cutscenki, coś się odblokuje. Coś mi dzisiaj się blokuje, ten przycisk odpowiedzialny za atak. The servers are the seven chaos emeralds. Hello there, friend. How are you? What were you saying before? Huh. It's something my grandmother taught me. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the seven chaos. Chaos is power, power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. But the number seven is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal, and you are? Tak, ten koleś, który przed chwilą to był Big the Cat. Jeden z gości, którymi będziemy, przepraszam, sterować. Ale tak, wreszcie nam się niewiasta przedstawiła, czyli Tikal. Prawdopodobnie, jak mówiłem już w historii Sonica, była to prawdopodobnie postać, która jako pierwsza, która miała mieć swoją historię i jako pierwsza miała być grywalna. Ale no niestety tak się nie stało. Więc teraz musimy lecieć po Sonica. Jak to było w historii Sonica, on będzie w Red Mountain, a my musimy dokończyć turniej do tyłu. Byśmy mogli lecieć przez tworza. The time has come at last. This new plane should work a lot better. I've ironed out most of the problems. So, here it goes. Emerald, do your stuff! Ready, Sonic? Here I come!
Tornado 2, clear for takeoff. Away we go. No i dobra, akt drugi Sky Chase. Nice! Tym razem oby się nie zablokowało? Zablokował się, serio? Ja nie mogę. Dobra, widocznie będę musiał wymienić pad albo coś z nim zrobić w takim razie. No i dobra, znaleźliśmy Sonika, Sonic jest z nami i teraz możemy rozwalić wszystkich. Sky Chase. W ogóle ja tym wskaźnikiem mogę jakoś poruszać tym celownikiem. O, celownikiem, nie wskaźnikiem. Chyba... no. Ale dobra, kurde. Patrzcie, mogę tak wszystko zaznaczyć. Nie, nie mogę. To dlaczego to nie strzela? Hello! Osiągnęło to limit. Niech strzela. Ja nie mogę. Dobra, zawalamy wszystko. Nie wiem, co tu w ogóle komentować, żeby było jakoś ciekawie. Ale no cóż, no rozwalamy wszystko wokół. Strzelają do nas, ale my się nie damy, my się nie damy. Już chciałem dodać coś, ale stwierdziłem, że daruję sobie. No i Tornado 2, chłe, które miało mieć swój pasek zdrowia własny, ale no niestety nie ma, ale jest nieużywane to z jakiegoś powodu. To znaczy jest to w plikach gry, więc właściwie no według mnie no, to już mogło, znaczy nie, to tutaj miało być używane Tornado 2 ogólnie. A to bo to ten samolot to jest to jest Tornado 2 ten samolot. Dobra, rozumiem. Ale, no niestety z jakiegoś powodu nie jest to używane. Chociaż jest to plika gry. Ale dodatkowa jeszcze informacja. Dla tych, co myślą, że gra miała glitch przy cutscence, gdzie zabieraliśmy Sonika, że Egg Carrier nie był oteksturowany. Otóż tak, były oteksturowane, tylko że przez dziwne shadery, które czasami występują w tej grze, po prostu to wyglądało, jakby nie było oteksturowane, a tak naprawdę jest. O, jakąś rączkę zniszczyłem. Ronsie z rodziny Adamsów. No ej! Dajcie mi z boku! Już mnie tutaj zaczepiają. Prześladują mnie. Dobra. No i teraz Bosch! Bosch! Ale kurde, bez tego to jest znacznie trudniej. Nawalamy! Nawalamy! To było zbyt proste. Coming in tight. Tails, we gotta land on the egg carrier. Oops, we got a problem here. What now? I forgot to put in the landing gear. Whoa! Wow, this thing is really huge!
No time to gox on it. We gotta find Amy. You're right, pal. Let's get busy. Więc chyba nie będę tego używał, ale w pewnym razie tak zauważyłem, że chyba ten przycisk akcji przesuwa mi wyniki poziomu, więc najlepiej, żebym go nie używał teraz, jak jest taki zablokowany. Don't get any ideas, Sonic. You have no idea what this vessel can do. How about I give you a little sample? Now how are we gonna get to the bridge? I hate it when he doesn't listen to me. I guess you weren't expecting that, were you? There's only one way to get to me, Sonic, and that's through the sky deck. I doubt that you can make it. Ha ha! I dare you! Just watch me. Bring it on, Eggman! Oh yeah, jump in the sky deck. So, this must be the sky deck, huh? Nie, po co tutaj taka scenka, co? Nie rozumiem. Ale dobra, znowu oczywiście musimy pokonać Sonika z jakiegoś powodu. Ale nie wiem w ogóle, dlaczego nie użyli dialogów z historii Sonika, żeby pamięci na przykład oszczędzić. Skoro to dosłownie jest ta sama historia, ale no teraz opowiedziana dwoma różnymi sposobami. Te inne dialogi Tailsa. Dobra, tutaj mam życie. O którym właściwie nie wiedziałem. Pójdziemy sobie tutaj. Teraz to możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. W ogóle taka śmieszna rzecz, że możemy się też poruszać po tym, jak umrzemy. To jest dziwne, ale fajne. Tak, to jest nieśmiertelność tylko dostępna dla Tailsa. No, w sumie to mu się przyda. Dobra, pyk. Kolejna nieśmiertelność, więc jesteśmy teraz OP. No i teraz patrzcie na to. Tada. Więc jesteśmy niesamowitą mamy przewagę od Sonika. Aha, i ta ikonka Sonika to jest ogólnie jego oryginalna z Dreamcasta. Tak ogólnie. O. Yeah. Is that it? Sonic, we should check out the bridge. Ale jak zauważyliście, był tam napis Sonic the Hedgehog was added to the list. To znaczy, że odblokowaliśmy Sonika na Game Geara, w kolekcji Game Gearowej. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Aha, bo ogólnie Sonic jest jedną z tych postaci, która ma zupełnie inny model tutaj i z wersji Dreamcastowej. I taka ma niespodzianka, ludzie. Po tym let's playu będę wam wstawiał long playe ze wszystkich historii z wersji Dreamcastowej, którą nagrałem. Taka ma niespodzianka, żebyście zobaczyli, jakie są różnice, ale to głównie w modelu Sonika, bo inni bohaterowie aż takich różnych modeli nie mają. Niezbyt się różnią, ale Sonic to zdecydowanie się różni. No i dobra. Jedziemy i kolejna cutscenka, walka z Gambą. You're a bit late. Not the birdie! That's a Chaos Emerald! No way! Be gone! All of you! This is all I really need!
Gamma? What is your wish, Master? Get rid of these pests! Give them all you got! Aye, aye, Master Robotnik. I'll leave it up to you, Gamma. No i dobra, walczymy z Gammą. Gamma może strzelać, jak teraz zauważyliście, bo w historii Sonika... O, zaraz, teraz mogę chyba tego użyć. Hehe. That's Eggman! I wonder what happened to Sonic. I'm finished. Chaos was defeated, and now my egg carrier is ruined. No matter. I will destroy Station Square anyway. If that missile is launched... Ready? Fire! Was a dud. I can't believe this. I'll go and deal with this myself. Oh no! I'd better get to that missile before he detonates it. I see it. I've gotta get it before Eggman! The fate of Station Square depends on me! Sonic! I've changed a lot since I've started hanging with Sonic. But I can't depend on him forever.
I know I can do this by myself. Okay, Eggman, bring it on! Dobra, Speed Highway, tym razem wyścig z Eggmanem. Więc tak, tu już się zaczyna sekcja ekskluzywna dla Tailsa. Czyli, no, że tak powiem, historia jest ekskluzywna teraz tylko i wyłącznie dla Tailsa. No i cóż, nasz mały lis wreszcie dorósł, że tak mogę to nazwać. Zmienił się. Jak to sam powiedział, odkąd zaczął spędzać czas z Sonikiem. I to właśnie, ludzie, o to chodzi. To wszystko zależy też właściwie, jakimi ludźmi się staniecie od tych... kurde mol. Od tych ludzi, z jakimi też przebywacie. Właśnie, to jest najlepszy przykład. Serio? Serio, on może mnie skrzywdzić nawet tak. Ło! Tego się nie spo... Kurde! Dobra, koniec ze speedrunem. Chociaż właściwie... Mogę to sobie chyba jeszcze bardziej skrócić. Ha! To chyba nie co. hello? Gdzie mam iść? Dobra, tutaj. No, Speed Highway jest tutaj troszeczkę inny niż ten od Sonika. Ja niestety jestem przyzwyczajony do tego u Sonika. No i no teraz wychodzi szydło z worka. Dobra. Mamy tarczę, więc jesteśmy jakoś chronieni. Ale tak, już nie będę wam przerwał. Dziś przejdziemy jeszcze historię Tailsa. Obiecuję to. Więc nie będzie tutaj chamskiej przerwy. Bo to już jest właściwie ostatni poziom. Tak wam powiem. Tutaj. Myk. No i teraz się zacznie jazda. Już praktycznie polegamy tylko i wyłącznie na tych dziwnych, zielonych kółkach. Ewentualnie na naszym szczęściu, gdzie upadniemy. A jak widzicie, Eggman jest daleko w tyle, dopiero w połowie poziomu. Więc, no i jest rakieta. I już wygraliśmy wszystko. Nawet nie zdążę tutaj dolecieć. Ogólnie przez hacking też można grać Eggmanem. Oh no, it's Robotnik! So you beat me to the missile, you little pest. I will make you all pay for this. Let's get out of here! You fool. Away, before I make mincemeat out of you. I'm not scared. I'm not scared. I can do this. Więc tak. Egg Walker. Teraz musimy pokonać Eggmana naszym małym lisem. Więc tak. Walka z Egg Walkerem polega na tym praktycznie, że on tupie nogami o ziemię i no uszkadza sobie tak jakby te nogi. A my musimy je już doprowadzić do stanu, gdzie jest spięcie w obwodach i on przez to Eggman się wywraca i robi i my możemy mu zrobić wtedy kuku albo ziaziu, jak wolicie. Dobra. Kurde, nie. Dobra. I ogólnie później się coraz więcej musimy tych nóżek mu uszkodzić. Ale oczywiście w
chyba odpowiedniej kolejności musi to zrobić. Tak mi się wydaje. W każdym razie. I tego bossa nie da się zgliczować w żaden sposób, żeby go szybciej pokonać. A i tych. No i dobra. Pokonany. Jeden z najłatwiejszych bossów w tej grze. Szczerze. Więc tak, ludzie, historia Tailsa za nami, kolejna historia. Oczywiście w następnym odcinku zajmiemy się historią Knucklesa. Temat muzyczny Tailsa, czyli Believe in Myself. Jej. No i tak, pokonaliśmy już wszystko. Następna postać ukończona. Gra Tailsem bardzo mi się podobała. Więc co mogę dodać? Nic dodać, nic ująć, więc... Zapraszam na nas w następnym tygodniu na kolejny odcinek, w piąteczek zapraszam na live z Sonic 3 Knuckles, oczywiście. Nie. Sonic Adventure DX! Nie, Sonica 4 epizod pierwszy, przepraszam. Więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, na razie cześć, pa pa i posłuchajcie tej piosenki na serio, ona jest naprawdę motywująca.